Pole to stary prasłowiański gród. Jego powstanie wiąże się z pewną legendą, jakoby jeden z władców plemiennych, przemierzając nadodrzańskie knieje, miał napotkać osadę z kilkoma wieśniakami i krzyknąć: o, pole! Na tę cześć, na cześć tego wydarzenia miano wznieść tutaj właśnie ten oto gród. Oczywiście jest to tylko legenda. Jednakże o pole, jak już wspomniałem, jest to stary polski gród zamieszkany przez wspólnotę plemienia Opolan, których łączyły właśnie wspólne więzy rolnictwa, także obronne. Opole już w 980 roku miało zostać włączone przez księcia Mieszka I w granice Polski. Jednakże przez wieki przechodziło z rąk czeskich do polskich, z polskich do czeskich. Tutaj także siedzibę miała gałąź piastów opolskich. Do 1528 roku właśnie Polacy, piastowie rządzili tymi ziemiami, opolszczyzną, kiedy to po śmierci ostatniego władcy Jana III Dobrego ziemie przeszły pod panowanie Habsburgów, którzy Opole wykorzystywali w swoich targach finansowo-politycznych na arenie europejskiej. Kiedy doszło do konfliktu Marii Teresy, cesarzowej Austrii, z królem Prus Fryderykiem II, wówczas ziemie przeszły na 200 lat pod władanie Niemców. Wcześniej jeszcze warto dodać, iż w 1645 roku panował tutaj przez chwilę król Władysław IV Waza, król Polski. A w 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, schronić się miał w Opolu w najstarszej kamienicy przy rynku numer 1, kamienica rynek numer 1, król Jan Kazimierz, gdzie także miał wydać słynny uniwersał wzywający Polaków do walki i obrony przed Szwedami. W czasie, znaczy się po pierwszej właściwie wojnie światowej, na nowo wzbudziły się nadzieje Polaków na przeprowadzenie plebiscytu. I tak też było, jednakże wyniki były na niekorzyść Polaków, bowiem miasto pozostało w granicach Rzeszy Niemieckiej. Oczywiście po II wojnie światowej nareszcie Opole po 400 latach zmieniło swoich właścicieli. Tak jak już wcześniej wspomniałem, byli to najpierw Habsburgowie przez około 200 lat i później Niemcy przez kolejne 200 lat. Opole wróciło do polskiej macierzy. Kościół na górce pod wezwanie Matki Bożej Bolesnej świętego Wojciecha. Gotycko-barokowy. Jego powstanie wiąże się z legendą o świętym Wojciechu, który w 984 roku miał tutaj wygłosić kazanie. Na tę pamiątkę wzniesiono właśnie ten oto kościół, który w niemal nienaruszonym stanie przetrwał od czasów średniowiecza. Dobudowano tylko w czasie baroku wieże. Co więcej, wewnątrz znajduje się wizerunek Matki Bożej Niepokalanej, przywieziony ze Stanisławowa przez przesiedlonych tutaj kresowian, a także pochodzący z 1400 roku ołtarz czterech dziewic. Co więcej, to był kościół dominikanów przez niemal 500 lat. Barokowym od XIV wieku siedziba radców miejskich. Nawiązuje swoim stylem do Vecchio Palazzo ratusza we Florencji. Kościół świętego Sebastiana powstał w XVII wieku w miejscu karczmy, z której rozprzestrzeniła się epidemia na Opole i okoliczne miejscowości. Mówi się, że była to dżuma. Jest to kościół wotywny. Jeszcze wracając do samej epidemii, warto nadmienić, iż wybiła ona nawet 50% populacji ówczesnego Opola. Przed kościołem znajduje się figura świętego Sebastiana przeszyta strzałami. Jest on patronem zadżumionym.
co więcej, w kościele tym odprawiono pierwszą po wojnie światowej mszę w języku polskim. Katedra Opolska pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego jest najstarszym budynkiem i zarazem kościołem w Opolu. Datuje się ją już na XIII wiek, chociaż wcześniej Bolesław Chrobry w tym miejscu wzniósł drewniany kościół. Wewnątrz znajduje się wizerunek Matki Bożej Opolskiej, a także pochowany został ostatni z książąt opolskich w 1528 roku, który zakończył swój żywot, Jan Dobry. Kościół świętego Aleksego datuje się na XV wiek. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zabytków średniowiecznego miasta. Wewnątrz znajdują się zabytkowe organy, a także ołtarz, ścięcie świętego Aleksego. Kościół pod wezwaniem świętej Trójcy ojców Franciszkanów pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku i wraz z przylegającym doń klasztorem oraz gotycką kaplicą świętej Anny jest jednym z najstarszych zabytków Opola. Nazywany jest często nekropolią piastów opolskich, ponieważ wewnątrz spoczywa wielu książąt właśnie z tej linii piastowskiej, między innymi Bolko I, Bolko II, Bolko III wraz z żoną Anną, a także pozostałych 8 książąt i 5 księży. Co więcej, wewnątrz znajduje się najstarszy na Śląsku fresk, krzyżowanie, a także ponoć najsłynniejsze na Opolszczyźnie, najlepsze na Opolszczyźnie organy. Miejsce to nazywane jest Opolską Wenecją. Widać ładne kolorowe kamieniczki tuż przy Odrze. W tle katedrę, pozostałości murów obronnych miasta Opole. Kiedy była wielka powódź w 1997 roku, woda sięgała kilku metrów powyżej obecnego stanu. Za mną oto Narodowe Centrum Piosenki, czyli słynny amfiteatr opolski, w którym co roku odbywa się Festiwal Piosenki Opolskiej. Miejsce to generalnie jest najstarszym w Opolu, na Starym Mieście, zwane Ostrówkiem. Tu pierwotnie znajdował się gród opolski, na miejscu którego wybudowano właśnie ten oto amfiteatr. Co więcej, inicjatorem budowy tego miejsca był Karol Papamusioł po II wojnie światowej, czyli założyciel Towarzystwa Przyjaciół Opola. I generalnie warto będąc w Opolu odwiedzić także to miejsce. Wieża piastowska w Opolu, którą widać za mną, pochodzi z 1300 roku i jest pozostałością po zamku warownym zburzonym przez Niemców w 1930 roku. Sięga 43 metrów wysokości, liczy 163 stopnie. Na szczycie znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się niesamowity widok na centrum, właściwie na całe miasto Opole. We'll be right back.
Thank you.